brała mi w moc dobra buta na zimę, mówiła. Ja ubrałem te buty na Wyspach Kanaryjskich, zaczęło padać i po 2 godzinach mi się te buty z papieru rozpadły na nogach. Jak wróciłem do domu, zdjęcia zrobiłem tego, nie? Buty wyrzuciłem. To idę do niej i mówię, kochanie, zapraszam cię na obiad, ale popatrz, co ty mi sprzedałaś. Ona mówi, a gdzie ty chodził w ta buta? Mówię, na Kanarach. A, to była moc dobra buta na zima. To ty źle robił, jak ty chodził na Kanarach. Ale chodź ze mną, ja ci sprzedam bardzo dobra buta na lato. Mówię, kochanie, ja ci bardzo dziękuję, a latem to wolę chodzić na Bosoka, niż kupić od ciebie buty. To taka jest prawda. Rejs jest bardzo fajny, bo ja w sumie ostatnich 5 lat pojechałem bardzo dużo w Skandynawii, mieszkałem w Szwecji, nawet się uczyłem ten biedny język, co jest oczywiście ciężka sprawa. W Norwegii byłem oczywiście wiele czasu, w Polsce też pływałem i pływałem też z dzieciami do domu dziecka i nawet się ucieszyłem, że w czasie remontu odwiedziła mnie grupa dzieci w ogóle z Warszawy. A ja muszę powiedzieć, że moja załoga, bardzo młode chłopaki, mówili, Ruda, nie mógłbyś ten sam dom dziecka i te same dziewczyny, bo to większość dziewczyny, nie mógłbyś się zaprosić o 3 lata później? No, taka po prostu jest prawda. Naprawdę przywieźli coś tak pięknego, że radość była popatrzeć. Łabędzie pływali dookoła Wiktorii, oni je karmili, no coś przepięknego, naprawdę. No i ja właśnie teraz to bym tak trochę chciał zaprosić te dziewczyny, bo one już mają teraz prawie po 20 lat, dla swoich chłopaków. To mam nadzieję, że dzisiaj się na ten temat może nawet umówimy. Chłopaki są ciągle, jak bym powiedział, niezamężni, się mówi, ja nie wiem, bo czasami mi brak słów, niezamężni. A dobra, nieżonaki. Dobrze, a niezamężni też, bo mężczyzna prawdziwy jest zawsze zajęty, nie? A jak ktoś nie jest zajęty, to jest może niezamężny. Ja sam w ogóle ileś razy w życiu startowałem do pozycji stacjonarnego inwestora rodziny, co jest naprawdę dla żeglarza bardzo uciążliwa sprawa, ale trzeba się z tego wywiązać. Dostałem polecenie i możliwość pracować jako dziennikarz, nie? Ja tak sobie myślałem, no dziennikarz, no fajnie, fajnie, ale może to jak jest miesięcznik, to da się. Ale jak to jest taki dziennikarz na co dzień, no to jest, muszę powiedzieć, ładna prostytutka, nie? On musi tam... To zaprosiłem tych dziennikarzy na obiad. Mówię, kochani, istnieje u was cenzura? A oni mówią, nie istnieje. No to biorę to miejsce, dostanę samochód, telefon, każdomiesięczną forsę, nie będę musiał rąbać to drzewo. Jak się cieszyłem. No ale wypiliśmy 3 kielichy koniaku. Ja mówię, czy istnieje cenzura? A on mówi, wiesz, no cenzury nie ma, ale... Czas od czasu szef zmieni cały w ogóle ten mój artykuł, wyrzucając połowę, bo mówi, że nie ma miejsca, ale cenzury nie ma. No to w dalszym ciągu robię to drzewo, bo ja nie mam na to natury, bo całe życie sobie pisałem i mówiłem, co chciałem. Już mi się nie opłaca na tych porę lat ten zwyczaj mieć. To możemy? To dziękuję. To drugą połowę zobaczymy. Takie krótkie wspomnienie naszego przyjaciela Pawła Morzyckiego. Ja dałem do tego też morze, dałem do tego dzieci z domu dziecka, z którymi ja pływam, bo fundacja Pawła Morzyckiego będzie właściwie przeznaczona dla pływania z domami dziecka i w ogóle dla dzieci. Uważam, że to jest nasza przyszłość. Choć tak jak na dobrą sprawę patrzę to na wszystkich spotkaniach żeglarzy, to ja czasami jestem najmłodszy, za chwilę będę miał 70 lat, nie? To nie widzę tą przyszłość tak wesoło, ale zobaczymy. W Polsce kiedyś siedziałem...
Oczywiście, mam nadzieję. W Polsce oczywiście spotkałem sporo swoich kolegów, którzy zajmują się kulturą. I Czesi, i Polacy, niby oni się znają, ale tak nie bardzo się znają. I jeden z tej komisji kulturalnej we Warszawie mówi: Ruda, co jakbyśmy zaprosili jakichś czeskich ludzi, tam co śpiewają, grają, nie? Ale my byśmy wolali, żeby byli troszkę śmieszni, nie? Ja nie wiem, dlaczego akurat w Polsce się tak utarło, że jak Czech, to on ma być trochę śmieszny. No. Tak szczerze mówiąc, to samo się utarło w Czechach, nie? Ale tego to ja wam nie będę mówił, bo jak w Czechach mówi Polak, to dziecko do mnie przychodzi, szarpnie mnie za rękę i mówi: czemu ten człowiek mówi jak dziecko? I na odwrót jest to samo. To znaczy, że nie mamy... Ale prawda jest taka, że w Polsce stała się bardzo popularna piosenka Jożin z Baży. A ja oczywiście znam cały zespół i znam tych ciekawych ludzi sztuki. I ja wam powiem jedną tajemnicę. Ani w Czechach, ani w Polsce nikt naprawdę nie wie, jak ten Jożin z Baży wygląda. A Jożin z Baży jest oczywista postać. On się tak nawet nazywa. On się nazywa Baży. To znaczy, że Mladek wcale nie wymyślił genialne imię, bo to już istnieje. Jest to mój sąsiad. I ja zrobiłem we zeszłym roku jachta domów dziecka, taki mały wiosłowo żaglowy. I kapitanem tego jachtu zrobiłem Jożina z Baży. Jożin z Baży jest bardzo chory człowiek, który ma cukrzycę i brak mu jednej nogi. I jak ja go pasowałem na kapitana, to żeby go pocieszyć, mówię: ty cwaniaku, ty sobie dasz uciąć jedną nogę, żeby bardziej do pirata wyglądać, nie? To się śmiał jeszcze za dwie doby po prostu. Mówię: Ruda, wszyscy mi mówią, jak to smutne, co ja będę robić tylko z jedną nogą, nie? A ja mówię: masz wygodę, bo możesz wbijać nóż i go nie zgubisz, bo ja ciągle szukam nóż, nie? I ty wbijasz w nogę i wiesz, gdzie on jest. To ja wam teraz pokażę ten jacht. Ja go robiłem i pokażę wam też Jożina z Baży. I ten jacht się nazywa Viking Tom, bo to jest tak według Wikingów. Zrobiłem takie plastikowe w ogóle, takie kopyto czy tak. To zobaczymy to, tak? Robiłem to na tej swojej wiosce. 500 ludzi obiecywało, że mi pomogą. Powiedzcie, ile ludzi mi tak naprawdę pomagało? Tylko ten jeden. Ale wyraźnie pomagał, nie? Wyglądało tak, że nie znosi w ogóle spawanie, bo jak zacząłem spawać, on zaczął liczyć, nie? Ale spawałem tylko jakieś 4 godziny, to nie jest tak dużo. No i to jest ten jachtik, ja zrobiłem dywersję 6-metrową i to jest 4,60 długości. Jest przeznaczona dla 7 ludzi. Zobaczycie go też na wodzie z kapitanem Jerzynem z Baży. Całe to jest bardzo proste, bo kupiłem materiał, kupiłem żywice, narysowałem sobie ten jacht i go zrobiłem. Taka jest prawda. I w tym roku, jeżeli nie będę musiał pływać na wiosnę, to chcę zrobić jeszcze 2-3 sztuki. Żebyśmy zrobili taką klasę, żeby się dzieci z domów dziecka mogli ścigać. Jak by się zapytał jeden człowiek, skąd ja na to biorę forsę, to mu szczerze powiedziałem, że sam nie wiem. No i to jest właściwie mój dom. To co widzicie, tam to jest mój dom. Kupiłem go za 8 tysięcy złotych. No dla mnie to było duże pieniędzy, ale ja go cały zremontowałem. I połowę tego domu przeznaczyłem dla domów dziecka lub dla swoich przyjaciół. Pod koniec teraz tego miesiąca do mnie przyjedzie 25 żeglarzy z Płocka. Zostaną tylko 3 doby, to nie jest żaden problem. Bardzo się na to cieszę. I to są dzieci, bo jak spuszczacie jacht na wodę, to dzieci są bardzo, ale bardzo zainteresowane wszędzie na świecie. Ten mój przyjaciel, który tam teraz siedzi przy sterze, to jest taki współczesny człowiek, który się rzucił do biznesu i teraz państwu jest winien 5 milionów koron. To się chowa przed tymi drapieżnikami, komornikami, nie? I mieszka u mnie, bo nikt nie wie, nie? No, to tak, żebyście, jak macie problem, to proszę do mnie wszyscy tam, nie? No i dzieci oczywiście chcieli strasznie, ale połowa tych dzieci nie umie pływać. To jest moja córka, ma 9 lat, wtedy miała 8. I stała się taką matką chrzestną tego jachtu. Viking Tom. Ona już się wycwaniła, bo ja raz chrzciłem jacht i po 6 razy nam się nie udało rozbić butelkę, nie? Może widzieliście ostatnio na filmie.
niestety nie było dobrego wiatru, to pożegnał mi nie bardzo, ale ja całe lato, już w zeszłym roku, 2,5 miesiąca, pływałem z różnymi dziećmi z domu dziecka na łabie i martwych ramionach łabie. To wszystko jest rejs tylko próbny, ale tą najważniejszą próbę, ja chciałem 15 ludzi na tenach dorosłych, żeby obciążyć go, nie? Tak samo jak się zrobi most, to się czołgami obciąża, nie? No ale niestety, nie udało mi się zdobyć tyle ludzi w dzień, to poszedłem do knajpy, zapłaciłem każdemu kielicha i wziąłem 15 ludzi z knajpy do 2 tonel tej nocy, nie? Co było bardzo ciekawe, bo jak on tonel im wzywał pomocy, to ja go uspokajałem, mówię, w cholera, na świecie jest 5 miliardów ludzi, to co ty się tak drzesz, nie? Ale nie wszyscy są optymistami, nie? No widzicie, taki, a ten człowiek, taki najbardziej spuszczen, to jest Jozin z Bazin. Jest kapitanem, byście nie widzieli, jak on się w nocy dar w ogóle. Prawa burta, zabieraj! Lewa burta, wstecz! No, to przypadkowi ludzie, ale obciążyłem ten jak 15 dorosłymi ludźmi. Teraz jest chyba 10 ludzi, jakieś 6 małych dzieci, no. Popatrzcie, jak to fajnie pływa, jak nie stracił w ogóle swoich tam zdolności do pływania. To jest Jozin z Bazin. On teraz woła, hej, co tam na lądzie? A ja mówię, gdzie płyniecie? I on mówi, do dupy. Tak my sobie tam rozmawiali szczerze po prostu, nie? Ale nie miał rację, bo płynęliśmy w ogóle do takiej dziury, która się nazywa Wielka Skrownica. I tam ja teraz mieszkam, nie? No i Jozin z Bazin stał się słynną postacią, ale w Czechach nikt nie wie, kto to jest. A wy jesteście jedyną grupą w Polsce, która widzi żywego Jozina z Bazin, który nie ma wiele włosów, ale jest człowiekiem z dużym humorem. Właściwie takie odbijacie to kiedyś miał Wars w ogóle we Francji, reprezentując polskie żeglarstwo. Myślę, że to są prawie te same. Ja ten jak zrobiłem z dwoma mieczami, które są stacjonarne, i chciałem, żeby czterech chłopa było w stanie poruszać tym jachtem, żeby nie musiało się wpływać do portu i żeby byli w stanie go tutaj załadować. Widzicie, jak łatwo ten jacht zasuwa. Na lądzie chodzi lepiej jak na wodzie. Jozin z Bazin z aparatem na piersiach, to znaczy dużemu bzówku mężczyźni teraz w dzisiejszych czasach mówią piersi, nie? Ja jeszcze wam chcę powiedzieć, że jakśmy ciągnęli ten jacht, to ja zahamowałem u tej tabeli 30 km, bo oni za szybko zasuwali. To chciałem, żeby wolniej, nie? No powiedzcie, nie jest piękny, co? A dzieci się strasznie z niego cieszą, to już są w ogóle... To jest kopito, które zrobiłem na ten jacht. To jest połówkowa praca, bo dwie połówki są takie same. I ja wierzę, że zrobię porę takich jachtów. Już nawet mam pierwszego rejsmana, bo Wojtek Sztar powiedział, że chciałby ze swoją rodziną płynąć, ale ich jest chyba 20, bo oni są bardzo erotycznie aktywni, jak wulkany dosłownie. To wszystko to Wojtek Sztar, nie? Jakby w ogóle tu spadła jakaś deska, to największą szkodę to będzie miała rodzina Starków, ile ich tu jest, nie? Muszą bardzo uważać. No to wam pokazałem Jozina z Bazin. A teraz wam puszczę, żeby trochę poważniej, to teraz wam puszczę jakieś zdjęcia. Dałeś tam już tego? Fajnie. To zaraz. Damy może tam to, przepraszam. Tak. Ja bardzo często się spotykam z takim poglądem, że Czesi to właściwie co to za Czesi, no. Bo żeglarze to prawie nic, bojownicy to jeszcze gorzej, nie? Husitów już nikt nie pamięta, bo roku 1620 Czesi przegrali ostatnią wielką wojnę, tą bitwę w ogóle na Białej Górze i od tego czasu to ich prawie nie było. Bo tylko na wioskach pod Karkonoszami 40 tysięcy ludzi umiało po czesku.